Good morning, good morning, good morning. Hello, hello, hello. Is there anyone out there? Good morning, everyone. How are you today? Hello, hello, hello. I am waiting for you. Let me know that you're here. Let me know that you are listening and say hello in the comments, as always. Good morning, welcome to our next English breakfast. I don't know which one it is now because I stopped counting, but we've had quite a few. Hello, Bożena, nice to have you here. Good morning. Good morning, everyone. So how was your weekend? As always, let me know how you are, how is everything, what you're doing, what have you been doing, and how you're feeling this morning. I got up very late today. Well, not very late, but later than normal. And I am still not awake. You know, I am still trying to wake up. I have my coffee. A little wake me up, and I feel a little tired today, I must say. I didn't really sleep very well, also not very long, because yesterday we were watching a very, very good TV series called Mayor of Easttown. I don't know if you have heard about it. It is a TV show on HBO. And it is about a detective. It is a very, very good TV show. Yesterday we stayed at home. The weather was beautiful yesterday, but we didn't have energy to do anything. So we stayed at home and watched Mayor of Easttown. Very good, very good TV show. If you like, you know, crime stories and murder mysteries and things like that, it is a very good one. Kate Winslet, who you probably know from Titanic, is there, so she plays there. A very, very good role for her. She's very good at it. So that's how I spent my Sunday, unfortunately. Nothing, fortunately, or like, you know, for me it was good. And on Saturday I spent a whole day outside, and I went to one of parts of Lisbon, and it was a beautiful day. It was very nice, but very, very hot and tiring, and you know, I was very tired at the end of the day. I just wanted to go to bed and sleep. But overall, very good weekend. How about you guys? How about you guys? Mariola, hello. Hello. And Alexandra, Zofia, hello. Małgorzata and Julia says that it's an amazing TV series. It is an amazing TV series. I really think that the story is great. I love that they showed the problems of the people who live in that town, and not only the murder and the, you know, the problems about with the murder, but also the other problems that people have. Very, very good. Zofia is asking, what is about lockdown in Lisbona? The situation is okay, it's not too bad, but we do have some restrictions, czyli mamy restrykcje. We have some restrictions. So Lisbon is closed on the weekend. Well, not the city, but the area. So it is big, a big area, so you can still go for a trip, you can still go and do things, but outside, you cannot go outside this. You cannot come in from outside from Friday to Monday. And restaurants and bars are closed on the weekends from 3 o'clock. And at night, we cannot go out. We cannot go out from 11 p.m. until 5 a.m. The next day. So it is that life is okay, life is going as normal, but we have some restrictions, unfortunately.
Hello, Agnieszka. Julia says also that the show is good. And Sylwia, good morning. Good morning, everyone. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Bardzo się cieszę, że się możemy znowu spotkać. Tydzień minął mi jak z bata strzelił, po prostu tak. Ani się obejrzałam i już był znowu piątek, weekend i znowu poniedziałek. Czas naprawdę idzie zbyt szybko, jak dla mnie, zbyt szybko. Więc witam Was w kolejny poniedziałek. Dzisiaj przygotowałam dla Was taką mini lekcję o tym, co zabrać na plażę, what to take to the beach and how a parent can take it all. Czyli co zabrać ze sobą na plażę i jak jeden rodzic może to wszystko ze sobą zabrać. Artykuł znalazłam na jednym z blogów, nazywa się Fun Orange County Parks. To jest po prostu blog, który mówi o regionie w Stanach Zjednoczonych, który się nazywa Orange County. I po prostu była to lista rzeczy, którą należy zabrać na plażę, wytłumaczenie, jak to zabrać i tak dalej. Artykuł jest mega, mega długi, ja wybrałam tylko parę rzeczy, które były bardziej interesujące. Wyjaśnienia do tych rzeczy i na koniec, jak rodzic może to zabrać. Oczywiście spojrzymy sobie na słownictwo. To będzie też dla Was trochę na rozumienie ze słuchu. Troszeczkę tak wiecie, będę Wam czytać. Najpierw nie będziecie widzieć tekstu, dopiero później zobaczycie tekst. Będziemy sprawiać sobie słówka i na koniec będzie quiz. Będą dwa pytania, na które możecie się wypowiedzieć dłużej, jeżeli będziecie chcieli. I ja również będę Was sprawdzać, będę sprawdzać Wasze wypowiedzi. Także to na sam początek, takie ogłoszenie. Kolejne ogłoszenie jest takie, że mamy webinar 22 lipca o godzinie 20. I webinar będzie na temat tego, jak uczyć się angielskiego w dorosłym życiu bez stresu. I już niektórzy z Was na ten webinar, już byli na tym webinarze, bo ten webinar już robię drugi raz, czy trzeci nawet. On zawsze go robię tak w okresie właśnie letnim i później troszeczkę w okresie koło stycznia, dlatego że to jest webinar, który trochę motywuje do działania. Jeżeli na nim nie byliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie i w komentarzu macie link do zapisów na ten webinar. Możecie sobie wejść i się tam zapisać. Jeżeli byliście, macie ochotę przyjść znowu, nikt Wam nie broni, zapraszam, będzie mi bardzo miło. A jeżeli nie macie ochoty, to też nic się nie stało, rozumiem jak najbardziej, więc zapisujcie się. Będziemy sobie mówić o tym, jakie dorośli mają problemy z organizacją czasu i z językiem angielskim, jak ten czas ogarnąć, jak uczyć się z głową. I też będziemy sobie mówić o takiej metodzie, o której rzadko mówię, a powinnam mówić częściej. Jest to metoda 5 słów. I ta metoda jest taka troszeczkę taką metodą, którą ja stosuję u siebie sama. Stosuję ją też u uczniów, którzy są bardzo zabiegani, nie mają czasu i widzę, że się opuszczają na przykład z nauką słownictwa czy z nauką czegokolwiek, więc to jest też troszeczkę taka pomoc dla nich. Wydaje mi się, że powinnam więcej mówić o tym, bo to jest bardzo prosta metoda i taka bardzo logiczna, natomiast rzadko o niej mówię. W każdym razie, jeżeli nie wiedzieliście jeszcze o niej, nie znacie tego, to zapisujcie się na webinar pod tym linkiem w komentarzu. Kolejna rzecz, zaraz wrócę, widzę, że piszecie, zaraz wrócę do Waszych komentarzy. W następnym miesiącu, moi drodzy, będę robić ankietę, The Big Survey. I ankieta będzie dotyczyła tego, co tutaj robimy i czy co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, z czego korzystacie i tak dalej. Znowu robiłam to w zeszłym roku, będę to robić w tym roku również i w sierpniu będę rozsyłać tę ankietę. Mówię to teraz dlatego, żeby Was przygotować również, będę o tym przypominać cały czas, dlatego chciałabym jak najwięcej odpowiedzi na tą ankietę zdobyć, bo ona mi w zeszłym roku mi naprawdę pomogła w układaniu pewnych rzeczy, dlatego chciałabym, żeby Was jeszcze więcej wzięło udział w tej ankiecie i mi troszeczkę też pomogło przygotować materiały, przygotować pewne rzeczy na kolejne miesiące. I ostatnia rzecz,
jest taka, że English Breakfast jest na Spotify. Jeżeli macie Spotify, jest jeszcze na innych platformach, ale nie pamiętam, taka ze mnie marketerka. W każdym razie, bo mam Spotify, to wiem. Spotify to jest taka platforma, jak nie znacie, z muzyką, tak? Z muzyką, z podcastami i tak dalej, to jest taka aplikacja. I ona jest płatna, ale może być darmowa, jak tam będzie, będą się Wam po prostu reklamy włączać, jak będziecie słuchać. I jeżeli na przykład śniadań słuchacie w samochodzie lub podczas sprzątania i ciągle musicie gdzieś tam na YouTubie czy na Facebooku coś tam naciskać, ciągle Was to denerwuje, to teraz już nie musicie tego robić. Wchodzicie na Spotify i szukacie English Breakfast w podcastach i tam znajdziecie parę odcinków. Na razie jest tylko chyba 3 czy 4 odcinki, ale ja cały czas będę wrzucać te nasze spotkania na Spotify, dlatego i wtedy jak już włączycie jeden, to on już Wam leci jeden po drugim, nie musicie się przestawiać, nie musicie nic klikać, on się po prostu sam odtwarza. Także jeżeli kiedykolwiek na przykład właśnie w samochodzie słuchacie, macie ochotę na słuchanie naszych spotkań, tutaj przypomnienie sobie czegokolwiek, to myślę, że to jest też dobry sposób na to, aby się jeszcze sobie coś tam utrwalić. Ok, let's have a look at your comments. So, what have you been doing here? Alexandra says, yesterday we also watched a very good movie about Stephen Hawking. It was very lazy Sunday. So, not only me I can see, that's good. So, I don't feel that bad. Agnieszka says, my children stayed with grandmother, so I have a free week. Wow, Agnieszka, good for you. What are you going to do? Are you going to meet your friends? I don't know. Do you have holiday also? So you're staying at home. I wonder how are you going to spend this time? How are you going to spend this time? Are you going to go crazy with everything that you're having some time for yourself? That's really nice. Really nice. It's good to have a grandma, yeah, around, I think. Okay. Everyone. So let's have a look at what we have today. So today's subject is what to bring to the beach and how one parent can carry it all. Okay? Inspired by Fun Orange County Parks. So I put it there because I don't want anyone to accuse me that I copied something. It's inspired by some of the fragments here are also copied from this blog. Okay, so the first part is a question for you. So what are your essentials to take to the beach? What are your essentials? Essentials are things that you cannot move without. So if you don't have this, you are not going to the beach. Okay, so what are your things that you usually take to the beach? For me, is definitely a towel. So I usually take a towel or a blanket, like a big blanket. And of course, a sunscreen. So a cream for the sun, so I don't get burned. Yeah, sunscreen. We are going to talk a little bit about it, I think, today, although I'm not sure. But it's going to appear. So sunscreen, for me, is very important because my skin always gets burned. Like I always get so red, I'm telling you, sometimes if I don't put it on, I am all red. And my skin needs to get used to the sun, okay? So my skin always gets red after it is brown. It gets brown, but at the beginning is always very red. I have I have to look after my skin. And what else? Water, you know, food, things like that. I like to eat on the beach. So maybe some sandwiches, strawberries, some water as well, or some juice, wine maybe sometimes too. Okay, Agnieszka says a camel to carry
things for children. Yeah, I bet. You know, I remember my mother, when she was going to the beach with us, we had Maluch. Remember Maluch, right? The car. We had Maluch. So it was my mom, me and my sister. My dad worked. So she took us to the beach. And oh my goodness, you know, my sister had this big, big floated shark, you know, you had to put air inside, taki dmuchany rekin. So my sister had, it was huge, it was so big, and she put air in it, right? She pumped it, she put air in it, and she put it in the car. It was so huge. And then, because my sister is younger, so I was a teenager and she was younger, so she liked to play in the sand. So she took all the toys, you know, all the things that she liked to play with. And we just in that small car, oh my goodness, I don't know how my mom did it. You know, I am full of admiration for my mom for this. All right. My dog, Mariola says, my dog. Yeah, dogs love beaches, right? They just love the sand and the water. And you have a Labrador, I think, and they love the water. They love swimming and they love playing. It's really, it's really fun. Alexandra says that we had the same one, a floated shark. Yes, my sister has lots of photos on that shark. She was a very cute child. And I always find it funny when I look at these pictures. Joanna says sunglasses. Yes, sunglasses are very important. Especially now, you need a special UV with UV protection. UV, UV. UV, ochrona UV, right? Nie wiem, czy tak się mówi. So UV protection. So for me, they need to have that. Because, you know, I live in a hot country, the sun here is very strong, and I always need to wear them. Yeah, it's very important. All right, so first part, pierwsza nasza część naszego ćwiczenia to wy słuchacie, ja czytam, postaram się czytać powoli. Wszystkie rzeczy, weźcie sobie kartkę i długopis, wszystkie rzeczy, które usłyszycie, ale nie do końca będziecie wiedzieć, co to było, możecie sobie fonetycznie to zapisać, czy jakkolwiek, możecie sobie pozapisywać, jakieś tam notatki porobić, posłuchać, zobaczyć, co rozumiecie, czego nie. Zaraz jeszcze będę wracać do Waszych tutaj sugestii jeszcze. I później będziemy sobie analizować, ok? Najpierw wysłuchacie. All right, so... These are the essentials you need for a day at the beach with the kids. First is sand toys with extra shovels. Kids will flock to your toys and you don't want fights over who gets to use the shovel. Okay, so the first one we have sand toys. Second, we have a beach blanket and extra towels. Have one for everyone and one beach towel for each person. Third thing, a camp chair. You might not get to sit in it much, but it gives the illusion of relaxation. I even have mine fitted with zip ties to hold the umbrella in place. Next, a picnic blanket. The beach picnic lunch is the only real chore I need to get us out the door. We usually have a simple PB&J with apples or carrots and a few snacks to throw in. I don't know what it is about the beach, but everything just tastes better. Your water bottles should already be packed in your backpack. I only bring what I can fit in the backpack. How can one parent carry it all? I have the backpack on my back. Then the camp chair
over my right shoulder. The IKEA bag goes over the camp chair strap and I can balance the umbrella lying on top of the IKEA bag with my right hand. Beach picnic lunch should be inside the backpack and the flip-flops are on my feet. That leaves my left hand free for holding little hands. Okay, wow, I hope that you understood a little bit. Okay, we will listen again. We will listen again a little bit again, and then I will show you the text. Okay, these are the essentials you need for a day at the beach with the kids. First, sand toys with extra shovels. Kids will flock to your toys and you don't want fights over who gets to use the shovel. A beach blanket and extra towels. Have one for everyone and one beach towel for each person. A camp chair. You might not get to sit in it much, but it gives the illusion of relaxation. I even have mine fitted with zip ties to hold the umbrella in place. A picnic basket. Sorry, I said blanket. It's a basket. The rest of the stuff I can already have packed. The beach picnic lunch is the only real chore I need to go to get us out the door. We usually have simple PB&J with apples or carrots and a few snacks to throw in. I don't know what it is about the beach, but everything just tastes better. Your water bottles should already be packed in your backpack. I only bring what I can fit in the backpack. How can one parent carry it all? I have the backpack on my back, then the camp chair over my right shoulder, the IKEA bag goes over the camp chair strap, and I can balance the umbrella lying on top of the IKEA bag with my right hand. Beach picnic lunch should be inside the backpack and the flip-flops are on my feet. That leaves my left hand free for holding little hands. Okay. Let's have a look at the text. Okay, let's review what you understood. Okay, so now you will see the text on the screen. So the first one, as you can see, you can read a little bit here. So these are the essentials you need for a day at the beach with the kids. We have sand toys with extra shovels. Kids will flock to your toys, and you don't want to fight. You don't want fights over who gets to use the shovel. A beach blanket and extra towels. Have one for everyone and one beach towel for each person. A camp chair. You might not get to sit in it much, but it gives the illusion of relaxation. I even have mine fitted with zip ties so to hold the umbrella in place. A picnic basket, the rest of the stuff I can already have packed. The beach picnic lunch is the only real chore I need to go to get us out the door. We usually have simple PB&J with apples or carrots and a few snacks to throw in. I don't know what it is about the beach, but everything just tastes better. Your water bottles should already be packed in your backpack. Only bring what I can fit in the backpack. I have the backpack on my back, then the camp chair over my right shoulder, the IKEA bag goes over the camp chair strap, and I can balance the umbrella laying on top of the IKEA bag with my right hand. Beach picnic lunch should be inside the backpack and the flip-flops are on my feet. That leaves my left hand free for holding little hands. Let's have a look at the vocabulary. All right, so don't give up yet. I know it can be challenging, but let's have a look at some of
the vocabulary. Okay, so the first one we have sand toys. We have sand toys. Sand toys to są foremki. Shovels, łopatki. Łopata, łopatki, right? So you hear extra shovels, so it means that you can bring more than one because kids argue who is going to take the shovel. If you have only one shovel and a couple of kids, then there might be a problem, right? So they might argue with each other. Okay, so extra shovels and some sand toys, okay? Next one, we have to fight over. Fight over, kłócić się o. Fight over, kłócić się o. Tutaj mamy ten zwrot, okay? So, if you don't bring extra shovels, the kids will fight over who is going to get the shovel. Tak? Czyli jak nie przyniesiemy ekstra łopatek, to dzieciaki będą się kłócić o to, kto będzie się zajmował łopatką, tak? Kto weźmie łopatkę. So you don't want that, right? So it's good to take extra shovels. So we have sand toys, extra shovels or shovels and fight over. Fight over oznacza kłócić się o. Next one, we have a camp chair. Okay. Tutaj mamy fragment o naszym kocu, beach blanket. So beach, oczywiście możemy powiedzieć, że to jest blanket, jak najbardziej to jest koc. Beach blanket to jest koc na plażę. I extra towels. Znowu mamy słowo extra. Wcześniej mieliśmy extra shovels, tutaj mamy extra towels, czyli dodatkowe ręczniki, tak? Dla każdej z osób, for each person. So one beach blanket and some extra towels for each person. So when you go to the sea, when you swim, you can get dry because you have your own towel. Okay? Next one, we have a camp chair. Okay? Camp chair. Camp pochodzi od słowa camping, czyli znowu mi koszą trawę, poczekajcie chwilę, tylko sobie zamknę okno. Nie wiem, czy to pomoże, czy nie. Okej, dobra. Camp chair, czyli mamy camp, pochodzi od słowa camping. I camp chair to jest takie składane krzesełko. W Polsce ono może mniej popularne, natomiast na plażach gdzieś tam, na przykład Anglicy bardzo lubią takie krzesła. Mogą sobie te krzesła, czasami ono jeszcze ma taki dziurkę na to, żeby postawić tam butelkę czy kubek. Zamiast leżeć na leżaku czy na kocu, to mają taki, szczególnie właśnie rodziny z dziećmi, żeby można było siedzi i się obserwuje, co tam dzieciaki robią. Takie krzesełko z takiego poliestru. Więc tutaj radzi, żeby takie sobie krzesełko wziąć. A camp chair. You might not get to sit in it much, but it gives the illusion of a relaxation. Czyli prawdopodobnie nie będziesz miał szansy siedzieć na tym krześle. Bo co? Bo dzieciaki jak się bawią, to trzeba latać, sprawdzać, tak, różne rzeczy. So you go around, you run around, you're trying to, you know, so they don't drown. They don't do anything stupid, so you can never relax, but it can give you an illusion of relaxation. So maybe you think in your head that you are relaxed, yeah? Then we have zip ties. Zip ties. Tutaj mamy zip ties. Zip to jest zapinać coś na zamek, a ties to są wiązania, czyli to krzesełko ma jakieś takie wiązania na zamki, które hold the umbrella in place. So, so she also has an umbrella, like a big one, yeah, sun beach umbrella maybe, and she puts it in the chair and the chair holds it in place. Czyli hold in place oznacza trzymać w miejscu. So these zip ties, she puts around, she zips it,
and then the umbrella stays in one place. Okay? So she has also an umbrella, remember. Okay? Więc mamy tutaj, wypisałam Wam słówka, które były w tym tekście, czyli mamy sand toys, mamy foremki, a shovel, czyli łopata lub łopatka. Zauważcie, że mamy toys, czyli zabawki, na pewno znacie takie słowo. Natomiast sand to jest piasek, czyli takie zabawki piaskowe, sand toys. Czyli nie jakieś tam forms czy cokolwiek, tylko to są sand toys. Fight over to jest, sorry, tutaj napisałam, że to jest rzeczownik, więc a fight over to będzie kłótnia o, a to fight over będzie kłócić się o. A camp chair, czyli krzesełko na camping. Nie wiedziałam, jak to nazwać. Pewnie ma jakąś nazwę, ale wiecie pewnie, o które mi chodzi. An illusion of relaxation. Iluzja relaksu. Zip ties, czyli wiązania na zamek. I to hold in place. Trzymać w miejscu. All right, then we can go through to a picnic basket. A picnic basket. Basket to jest koszyk, czyli taki koszyk na piknik. Okay? So here the first one is a chore. A chore. A chore is something that you need to do at home. So cleaning, washing, I don't know what else. I don't know what else. So anything you have to do, like mopping the floor, hoovering, ironing, I don't know what, you know, a lot of things that a housewife needs to do at home, that's a chore. Okay, a chore is also something that you don't want to do usually. It is your responsibility, but you don't want to do it and it's hard to do. So here, when we prepare the picnic basket, it is a chore. Czyli chore to jest coś, co niechętnie robicie, co musicie zrobić, jest to waszym obowiązkiem, a niechętnie robicie, ale to też jest taka praca domowa, czyli coś, sprzątanie, gotowanie, jakieś tam różne inne rzeczy, to też jest chore, ale oprócz tego można znaleźć, w pracy możecie mieć jakiś obowiązek, którego nie lubicie robić i to jest też chore. So for me, for example, writing invoices, czyli wypisywanie faktur, is a chore. I hate doing that, but I have to. So this one is a real chore. Preparing that picnic basket is a real chore. Then we have to get us out the door. To get us out the door, czyli jakby wypchnąć z domu, tak? Wyjść, wypchnąć z domu, tutaj napisałam jeszcze, zmusić kogoś do wyjścia, tak? Czyli, so first she needs to prepare that picnic basket to get them out the door. Czyli jakby, żeby wyszli z domu, to ona jeszcze musi zrobić ten przygotować ten picnic basket. Okay. Tutaj mamy taki skrót PB&J, nie wiem, ja to w zasadzie mogłam ominąć to, żeby Was nie rozpraszać tym. To jest nazwa soku po prostu, tak mi się wydaje, jakiś tam ze Stanów, tak? Więc tutaj to nie jest jakieś nowe słówko. Ok, a few snacks thrown in. A few snacks, snack to jest przekąska, snack thrown in, wrzucone. Tak? Czyli, so she has a juice, she has apple, carrots, whatever, she has juice, and then she has a few snacks that she just throw in, czyli wrzuca do koszyka. She throw in some snacks, like, you know, maybe some chocolates, maybe something healthy, we don't know, apples, things like that, yeah? All right, and to fit into the backpack. To fit in. Fit in, wpasować do czegoś. Fit in. So, she has, she takes only what she can fit in the backpack. Right? Backpack, plecak. So, she doesn't take more. She doesn't take more. She only takes what she can put in the backpack. If there is something that doesn't go in the backpack, she cannot fit it in, she leaves that at home. Okay, so she prepares the picnic basket and it is a real chore, but it is the only thing that she needs to get them out the door. And she only puts in the backpack some snacks, juices
and anything that she can fit in that backpack. Nothing more. So, mamy a chore, czyli mamy obowiązek lub praca domowa. Nie mylić z pracą domową taką z angielskiego, tylko to jest taka praca domowa, którą się tam wykonuje. To get someone out the door, to jest kogoś wypchnąć z domu lub zmusić go do wyjścia lub sprawić, żeby wyszedł z domu. A few snacks thrown in, parę wrzuconych przekąsek. To fit into a backpack, włożyć coś do plecaka, tak? Aby weszło, aby się zmieściło. I ostatnia rzecz, która była chyba najciężej do zrozumienia, jeżeli się tak... Ja w ogóle do tej pory nie mogę sobie wyobrazić, jak ona to wszystko bierze, bo fakt, to, co Wam przedstawiłam, to jest tylko parę z tego, co ona bierze na plażę. Ona ma tam naprawdę, ten artykuł był bardzo długi, więc sama się zdziwiłam, jak ona to wszystko... Nie wiem, ile ona ma tych dzieci, ale na pewno ma ich sporo. W każdym razie... Po prostu, jak to przeczytacie, jak się nad tym zastanowicie, to po prostu tutaj widok tej kobiety, ten obraz w głowie, który się tworzy, to jest niesamowite coś. So, I have the backpack on my back, czyli mam plecak na plecach. The camp chair over my right shoulder. I teraz, camp chair, czyli to krzesełko, które Agnieszka tutaj podpowiada, że wędkarze mają takie krzesełka, exactly. So, over my shoulder, czyli przerzucone przez ramię. Można też powiedzieć on my shoulder, czyli na ramieniu, przerzucone przez ramię. Czyli the camp chair she has here, on her shoulder. Or on the right shoulder. On the right shoulder, yeah. The IKEA, pamiętajcie, że IKEA po angielsku to nie jest IKEA, to jest IKEA. The IKEA bag goes over the camp chair. Ona tam w tym... artykule mówi o takiej torbie z IKEA, o tej pewnie, której się, wiecie, można ją kupić, te takie niebieskie, nie? Czy tam żółte. To pewnie o tej mówi. The IKEA bag goes over the camp chair strap and I can balance the umbrella lying on top of that IKEA bag with my right hand. Czyli ta torba z IKEA jest wrzucona na to krzesło, i ona, I can balance the umbrella lying on top of that IKEA bag. Czyli balance something to jest sprawić coś, że coś będzie miało równowagę. Ok? Coś będzie miało równowagę, czyli ona po prostu trzyma ręką tak, żeby to nie spadło. Więc ta torba, więc goes over the camp chair and I can balance, czyli ona jeszcze ma tą parasolkę, czyli trzyma tą parasolkę tą ręką jakoś, nie wiem. I ta parasolka jeszcze jest na górze tej torby. Ok, beach picnic lunch should be inside the backpack, czyli mamy ten lunch w plecaku. Flip-flops are on my feet, czyli klapki są na stopach. And that leaves my left hand free for holding little hands. Czyli ma tą lewą rękę wolną na to, aby trzymać małe rączki. Czyli tutaj trzyma dzieci z tej lewej strony. Poor woman. Seriously. So, let's have a look at the vocabulary. I have it on my back. Czyli mam to na plecach. On my back. I have it over my shoulder. Mam to na ramieniu. Przerzucone to mam przez ramię. It goes over the bag. To jest przerzucone przez torbę. Zauważcie, że tutaj mieliśmy wcześniej over my shoulder. Tutaj mamy over the bag, tak? Czyli coś przerzuconego przez. I balance it with my hand. Daję temu równowagę moją prawą ręką. Stabilizuję tutaj prawą czy tam ręką. Stabilizuję to, ona użyła my right hand, tak? Stabilizuję to moją prawą ręką. Czyli tam zabrakło mi słowa right, ale wiecie, o co chodzi. Czyli stabilizuję. To balance something, to jest stabilizować coś with a hand na przykład, czyli stabilizować coś ręką. I balance it with my hand. Stabilizuję to moją ręką. That leaves, tam zapomniałam S, dzisiaj dużo błędów, bo wczoraj byłam zmęczona, jak to robiłam. That leaves my hand free. To zostawia moją rękę wolną. That leaves my hand free. Ok. So, I think... She is a little bit like a Terminator. I don't know what I can say here. She is a very strong woman.
Alexandra says, I cannot even imagine how does she look with all that stuff. I know. That's a normal situation when you have children. She has one hand free. you have to do what you have to do, right? If your husband is at work or your wife is at work and you have to go to the beach with your kids, like, what can you do? You have to do it. Like, yeah, the kids want to do the beach and they want to go to the beach. Agnieszka is very experienced. She has twins, so, you know. And boys too, so. Okay, so let's do the quiz. Okay, the quiz is a little bit different today than normal. So let's do the quiz. Why should you take extra shovels to the beach? A, because you will dig a lot of holes. B, because kids like a lot of sand toys. C, because kids love using shovels and you want to avoid arguments over them. What do you think? A, B, or C? What do you think? Because you will dig a lot of holes, because kids like a lot of sand toys, because kids love using shovels, and you want to avoid arguments over them. So, Ania and Agnieszka. Any more? Dorota, not sure. Agnieszka, great job. Joanna, Mariola, Dorota. Okay, good. Yes, because kids love using shovels and you want to avoid arguments over them. Yeah? Arguments, mieliśmy fights before. Czyli mieliśmy wcześniej słowo fight. Fight może być czasownikiem i może być rzeczownikiem. Right? Czyli może być a fight, może być kłótnia lub bójka, ale może też być kłócić się, bić się o coś. Right? Mieliśmy fight over, czyli kłócić się o. Right? A tutaj mamy argument. Argument to jest też kłótnia. Argument over o coś. Argument about też może być. Alright? Argument over. You want to avoid, czyli chcesz uniknąć kłótni. Alright, next one. How many beach towels should you take? One for everyone, one towel for each person, one towel for you, and one towel for the kids. How many beach towels should you take? One for everyone, one towel for each person, one towel for you, and one towel for the kids. Agnieszka and Aleksandra, very good. Anyone anymore? One more. Agnieszka and Mariola, very good, perfect. Good job, guys. You are the pros. So, yes, Joanna, two Joannas today. One towel for each person, czyli jeden dla każdego, right? For each person. Each to jest takie bardzo fajne słowo, bardzo przydatne słowo w angielskim i oznacza, no różnie może oznaczać, ale tutaj oznacza, że dla każdej osoby, tak? For each person. One towel, bo to było dosyć ważne, żeby użycie tego each jest w tym akurat przypadku dosyć ważne, bo jeżeli byśmy powiedziały one towel for everyone, to by oznaczało, że jeden tylko ręcznik dla wszystkich, tak? Czyli każdy będzie się tym jednym ręcznikiem wycierał. A tutaj musimy powiedzieć, podkreślić to, że to ma być jeden ręcznik na jedną osobę. Czyli one towel for each person. Each jest bardzo, bardzo ważnym słowem w języku angielskim. Bardzo się przydaje. Okay, why might the parent not use the camp chair much? A, because they need to look after the children, because they will play with the sand toys, because it is too hot to sit in it. Okay, again, because they need to look after the children, because they will play with the sand toys, because it is too hot to sit in it. All right, what do you think? Why might the parent not use the camp chair much? So it means that why they won't have the chance to
to sit. Wow, good. So, as Agnieszka was the first, I think Zofia, Aleksandra, Katarzyna, Dorota, well done. Yes, because they need to look after the children. Of course they need to look after the children. They need to stand like my mom used to stand, you know, at the shore. You know, we were playing in the water, she was standing like this, looking, you know. That's why you cannot sit down if you have small kids, right? Poor mothers, poor mothers. Okej, okay. Co jeszcze tutaj fajnego można zauważyć w tym pytaniu i w tych odpowiedziach? Że mamy w pierwszym słowo parent. Parent w języku angielskim nie ma płci, tak? Nie możemy powiedzieć, musimy doprecyzować jakby, tak? Na przykład kobieta, jeżeli powie I am a parent, no to jestem rodzicem, tak? Jakby jestem kobietą, jestem matką, jestem rodzicem. I teraz w angielskim to macie bardzo często naleciałość mówienia, nazywania na przykład takich osób he albo she. Dlatego, że w polskim bardzo często wszystkie rzeczowniki mają płeć. Lekarz przeważnie to jest on, tak? Rodzic to też jest on. Wiecie, nie chodzi nawet, to może być kobieta, ale jakby wiecie o co chodzi. Rzeczownik ma jakby od góry nałożoną płeć, nie? Że stół to jest też on na przykład, nie? Mysz to jest ona, nie? Bardzo często na przykład uczniowie nazywają zwierzęta według płci, jaką ma ona w polskim, czyli właśnie mysz jest ona, kot jest on, pies jest on, a wcale tak w angielskim tak nie jest. Wszystkie zwierzęta to jest it. Jeżeli jest he lub she, to wtedy tylko, jeżeli jesteśmy do nich mentalnie przywiązani, nie? Na przykład mój kot będzie she dla mnie, bo to jest ona, ja ją mam i to jest moje zwierzę, jakby, i ja mogę ją nazwać she, natomiast jakby ogólnie mówimy na to it. I podobnie jest z takimi rzeczownikami bardziej, jeżeli chodzi o ludzi. I teraz na to zwraca się bardzo uwagę. Może sobie zrobimy taką lekcję o tym, to jest ciekawe. I w takich momentach, jeżeli na przykład nie znamy do końca płci, na przykład klient, tak? Z klientem. Chcemy coś opowiedzieć i mówimy, mój klient to i tamto, albo nasi klienci to i to, albo mój klient jest taki i taki, tak? Mój klient to na przykład ma 30 lat, taki idealny klient to jest taki i taki. I wtedy często nazywamy go he lub she. Ale żeby uniknąć takich pomyłek, bo to jest taka dosyć pomyłka i na to się zwraca uwagę, szczególnie teraz w dużych korporacjach, żeby to było, wiecie, gender neutral, czyli nie miało jakby płci, mówi się they. Okay? I tutaj mamy w pierwszym zdaniu mamy why might the parent not use the computer much, czyli mamy parent jako jakby osobę, tak? I ja później nie napisałam he, she. Czasami się tak mówi he, she, he, ukośnik, she, tylko they. I tak bardzo często, żeby uniknąć tej używania płci, bo nie wiemy, czy to jest kobieta, bo to może być ojciec, nie musi być matka przecież, nie? Dlatego używamy słowa they, żeby uogólnić płeć. Baby, he lub she. Ogólnie it, to. Ale jeżeli znowu, tak jak troszeczkę niestety ze zwierzętami, jeżeli znamy płeć dziecka, jesteśmy do tego dziecka, jakby odnosimy się dosyć osobiście, to mówimy, to i znamy płeć, to mówimy he lub she. Jeżeli nie znamy płci, jeżeli i dodatkowo może, no, jeżeli nie znamy płci, nie wiemy co się urodzi, mówimy it. Jeżeli znamy płeć, wiemy co się urodzi, możemy powiedzieć he lub she. Jeżeli mówimy o dzieciach, o noworodkach, ogólnie mówimy it. Albo they, jeżeli chcemy uniknąć tego he, she. Okay, next one. A chore is something you don't want to do. A housework or something you need to do at work. Something you need to do to get outside. A chore. A chore is something you don't want to do. A housework or something you need to do at work. Something you need to do to get outside. Okay. Ola, Agnieszka, anymore, Mariola. Okay. You're welcome, Ania. Agnieszka, Zofia. So, yes, here it is
a housework or something you need to do at work. A, tak, niektórzy z Was powiedzieli A. Niektórzy, więc to mogłoby być A, ale to nie jest do końca. Na przykład, jeżeli ja nie chcę, na przykład, jeżeli ja nie chcę wyjść na spacer dzisiaj, i mój chłopak mówi do mnie, let's go for a walk, and I said, oh, I don't want to go. To nie jest chore, tak? Chore to jest tylko coś, co robisz regularnie w domu lub w pracy, co musisz zrobić, nie za bardzo to lubisz robić. Bardzo często to oznacza coś, co po prostu jest ciężkie do zrobienia. I to jest przeważnie jakiś Twój obowiązek, najczęściej w domu lub w pracy, ale nie coś, czego nie chcesz zrobić. Jeżeli ktoś Ci coś proponuje, na przykład obejrzenie filmu, to też nie powiesz na to, że to jest, na przykład jeżeli nie chcesz obejrzeć tego filmu, to nie powiesz, że to jest chore, ok? So the chore is all only something that it is your responsibility, you do it at home or at work, but you don't really want to do it, or it's hard to do, it's something you don't really enjoy. Ah, it's such a chore. Getting up in the morning. It's also a chore sometimes. But not doing breakfast. Breakfast is a great thing to do. Yes? Yes. All right, next one. The camp chair is on my shoulder, over my shoulder, both are correct. The camp chair is on my shoulder, off my shoulder, over my shoulder. Both are correct. Oh, someone is sending me some hearts. Thank you. It's really nice of you. All right, Agnieszka, Aleksandra, Joanna, Katarzyna. Different opinions, different opinions. Yeah, ha. Okej, okay. Więc jak możemy powiedzieć, czy jest coś na ramieniu? A więc można powiedzieć i tak, alright? Więc pierwsze będzie oznaczało, że jest na ramieniu, drugie jest bardziej przerzucone przez ramię. Ale oba są poprawne. Oba są poprawne. Both are correct. Something is on my shoulder, over my shoulder, both are correct. Alright. Tricky one, huh? Tricky one. Okay, guys. So, that's it. Ostatnie pytanie, moi drodzy. What else would you take to the beach? What else would you take to the beach? Jakie jeszcze rzeczy? Mieliśmy sunglasses before. What else did we have? A camel. Agnes says that she wants a camel. What else would you take to the beach if you go with the kids? Or if you don't have kids, maybe something else. So for me, what else? For me, I usually take something to read. I love reading at the beach. Sometimes it's not very comfortable. I admit that, but I do like reading at the beach. When I was younger and I was in Poland or in England, I used to buy magazines like these stupid Glamour or Marie Claire or something, you know, like these silly magazines. And my friends and I used to read those. Now I take books. I like reading books and something light, you know, summer reads. Maybe some crime, or maybe a romance, or maybe something, you know, something not too serious, because I don't want to be worried when I'm on the beach. Alexandra says something for shells. Oh, that's a nice idea. Something I'm not really sure if this is good or not, because people say you shouldn't pick up shells, but you know, who cares? Something for shells. Shells to są muszelki, moi drodzy, shells. So a lot of people collect shells, right? So you can take a little jar, maybe. Or a little bowl or something, a little basket, very nice. Agnieszka says books, yeah. Dorota says small tent or parasol. Yes, in Portugal, people take big parasols, like these colorful parasols. I have a parasol like this, and it's nice, I think, because even if it's very, very hot,
You can just sit on, under the parasol in the shade. You can spend a whole day on the beach and you don't get burnt, you know. It's nice. Playing cards, yeah, some games or something. If it's not too windy, because if it's windy, then you cannot really play anything. And in Poland, if you go to the Baltic Sea, you know how it is, right? Zofia says camera. Yes, camera, of course, or a phone or something to take some photos, make some memories. Yeah, good. Magazines, Agnieszka, my girls always collect shells. My boyfriend also does it. A bowl, yes, a bowl, of course. So, you know, if you like sports, you can play football or volleyball or something. Airy dress, yes, so something very nice to wear, right? Bikini, maybe, something like that. Beach screen in Poland. Yes, beach screen, czyli what do we have? Parawan. Parawan, sometimes they say it's a windbreaker. There are a few words to call that. Yes, beach screen in Poland, but not only in Poland, Mariola. In Portugal they also use it, but you know, in Portugal they use it to protect from the wind and not to protect from other people. So it has actually a purpose. My sister collects the stones. Yes, stones are very nice to collect. Change for ice cream. Wow, that's a great idea. Change for ice cream, yeah. So, on the beach they sell ice cream, they sell cakes, maybe jagodzianki, bułki z kruszonką, so sweet buns. Right, they sell in Portugal. They sell donuts with custard. To jest budyń. So they sell. It's called Bolo de Berlin, I think. And they it's everywhere. So always 1 euro, 2 euros you have for that. Something for. Umbra, I'm not really sure, Zofia, what you mean. I'm sorry. Something for. Not sure, Zofia, I'm sorry. I don't know what that is. Okay, good. So many ideas today. You guys are great. I think you are in a beach mood, huh? Amber. Oh, Amber. Well, you know, if you're lucky and if you like to do that, that's a very good idea. I think amber, czyli bursztyn. So amber usually is collected in the autumn. I am from Webas, I know. So in the autumn, if you go to the beach in Poland, you can see because they make the sea deeper. So they dig in the sea and they put the sand on the beach. And they make the beach wider too. So I think in autumn, October maybe, or in April, I can't remember. But there is one time in the year when there is a lot of amber. So you can go to the beach and see people going through the sand. It's hard work, but people love it. My uncle does that. He always shows me all these amber, you know. It's great, but I don't know if I would have energy to do that. It's a nice way of spending a day at the beach, I guess. Okay, everyone. So I would also like to share and like. Czyli, jeżeli Wam się podobała lekcja, bawiliście się dzisiaj dobrze, dajcie mi serducho, dajcie mi kciuka w górę, dajcie mi znać, że było super. Oczywiście, jak zawsze, proszę o podzielenie się tym live'em ze swoimi znajomymi, z kimś, kto mógłby skorzystać z tego lub na przykład chcecie go zachęcić do tego, żeby przychodził na kolejne nasze spotkania. To podzielcie się tym, bo dla mnie to jest oczywiście ważne. Jak zawsze przypominam Wam, że mamy treningi angielskiej konwersacji, mamy dla Was nauczycieli. Teraz jest moment, żeby się zapisywać, żeby złapać sobie miejsce. Już wiem, że w sierpniu, wrześniu będzie ciężko z miejscami.
Więc, bo będą wracać wszyscy ci, którzy sobie brali wolne, więc zachęcam Was do tego, że jeżeli myśleliście o tym, żeby się zapisać na treningi, żeby zacząć z native'em, proszę, proszę, dajcie mi znać, będziemy się umawiać, dlatego że później no, może być problem, tak zakładam, że pewnie będzie. Oprócz tego przypominam Wam, że od jakiegoś czasu jesteśmy na Instagramie, więc na Instagramie macie podobne rzeczy jak tutaj, macie podobne rzeczy jak na angielskiej konwersacji, na naszej grupie, zaraz do grupy też Wam podeślę. Troszeczkę jest, czas od czasu jest coś innego, można sobie pośledzić troszeczkę to, co się, to, co mieliśmy na śniadaniu. Natomiast jeszcze są dodatkowe rzeczy, zawsze jest jakaś dodatkowa motywacja, jeszcze zawsze coś tam powiem na storiesach tak zwanych, więc też można, ale wiem, że te stories, które się pojawiają na Instagramie, to też one się pojawiają na Facebooku. Także jeżeli polubiliście Facebooka OK English, to będziecie też to mieli. Jeżeli się nie zapisaliście jeszcze do grupy angielska konwersacja, to zapisujcie się teraz. Wrzucam link w komentarz i tam się pojawiają, tam ćwiczymy to, co było na śniadaniu. Czyli zawsze są jakieś pytania, zawsze jest jakiś quiz do zrobienia, zawsze jest coś tam do powtórki, więc to tak troszeczkę do utrwalenia. I to jest grupa zamknięta, więc nikt się tam z Was nie będzie śmiał, nie, jak coś jakiś, nigdy nie miałam jakiegoś tam problemu z hejtem czy z czymś takim, jeżeli coś takiego kiedykolwiek będzie, to wiadomo, z grupy się wyrzuca, także nie musicie się martwić o to, że ktoś Was będzie tam, wiecie, się z Was wyśmiewał, takich rzeczy nie toleruję. Aleksandra says, thank you, great lesson, I am very glad, thank you for a great lesson, you are most welcome. Moi drodzy, widzimy się w następnym tygodniu jak zawsze, od razu mówię, że w sierpniu nie będzie śniadań, dlatego że ja sobie chcę troszeczkę odsapnąć, natomiast cały lipiec jeszcze będą nasze live'y, także na razie się nie bierzcie sobie wolnego w poniedziałki o 9, więc w następnym tygodniu widzimy się jak zawsze. Jeżeli byście mieli jakieś sugestie dotyczące live'ów, tematów, które tutaj są poruszone, przyjmuję sugestie. Ja wymyślam sobie te tematy sama i tak dalej. Natomiast Wy mi zawsze pomagacie i zawsze, jeżeli ktoś tam ma jakąś sugestię, to naprawdę to jest dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo to mi ułatwia naprawdę przynajmniej wymyślanie tego wszystkiego. Zofia mówi, że what a pity, and Agnieszka mówi, a jednak post. Tylko przez sierpień, także to są tylko 4 poniedziałki. Nic się nie stanie, więc myślę, że dacie radę beze mnie przez 4 tygodnie, a później wracamy. Później wracamy, więc słuchajcie, nie ma paniki, nie panikujcie. Thank you and have a nice day. Have a nice day too, everyone. Have a nice day. Enjoy your Monday, enjoy your week. Have a great one and I'll see you next week. Bye bye.